Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj mówię sposób logowania do Office 365 oraz do Teamsa z wykorzystaniem strony www.office.com. Jest to strona, przez którą możemy się logować. Ale zanim zacznę omawiać tematykę, to pragnę poinformować, że my jako szkoła nie jesteśmy w stanie pomóc Państwu, gdy zapomnieliście hasło do swojego konta po pierwszym logowaniu. Hasło należy zapisywać na kartce lub w notatniku, a później dopiero wpisać przy oknie logowania do Office'a lub do Teams'a. Hasło można zapisać sobie w zeszycie lub w telefonie razem z loginem. Uchroni to Was przed stresem i utratą hasła, które na przykład używacie już od kilku lat. Dlatego, że takie przypadki mamy właśnie na lekcji, gdzie uczeń siedzi przy komputerze, nie potrafi się zalogować, bo zapomniał hasła, które używa już od kilku lat, a na lekcji zapomniał po prostu. I teraz co zrobić, gdy zapomnieliśmy hasło albo mam jakiś inny problem związany z kontem? Tutaj jest adres strony z pomocą techniczną. Po wpisaniu tej strony klikamy tutaj otwórz aplikację, uzyskaj pomoc. W kolejnym oknie, które się pojawi, klikamy tutaj otwórz. Czekamy, aż czyta nam się kolejna strona. Teraz tutaj możemy wpisać na przykład resetowanie hasła lub jakikolwiek inny problem związany właśnie z Office'em lub z Teams'em. I klikamy tutaj na symbol w prawym dolnym rogu. W kolejnym oknie pojawi nam się lista najczęściej występujących problemów z logowaniem się do Office'a lub do Teams'a. Wybieramy interesujący nas temat i staramy się rozwiązać nasz problem. Jeżeli zapomnieliśmy hasła, możemy w tej chwili również przypomnieć sobie hasło, zresetować je. Wczytujemy strony www.office.com, klikamy nie pamiętam hasła. W kolejnym oknie, które pojawi się, wpisujemy nasz adres mailowy, który użyliśmy do logowania w Teamsie, przepisujemy tekst, który znajduje się w tym polu, do tego paska i klikamy dalej. I na nasz adres mailowy zostanie wysłany link z możliwością resetowania hasła do naszego konta. Po tym wstępie dotyczącym, gdy zapomnieliśmy hasła lub mamy problem z zalogowaniem się do Teamsa lub Office'a, przechodzimy już do omawiania tematyki związanej z logowaniem do Teamsa i Office'a. Skopiuję sobie tutaj ten adres, otwieram przeglądarkę, tutaj do góry w polu adres wklejamy nasz adres strony, otworzyła nam się strona do logowania, akceptujemy wszystko, możemy zalogować się na swoje konto wykorzystując tutaj tą opcję zaloguj się lub klikamy tutaj zaloguj się. Jesteśmy poproszeni o podanie swojego adresu do poczty. I teraz bardzo ważna rzecz. Poprzednio otrzymaliście następujący adres poczty elektronicznej. A więc tutaj jest wasze imię i nazwisko małpa sp5, tu chyba była kropka, gmina znin.onemicrosoft.com. Ten adres w tej chwili jest nieaktualny. Zmienił nam się serwer poczty elektronicznej na sp5.gminaznin.pl i ten adres, taki adres jest prawidłowy. Tutaj oczywiście zamiast KPH tak musicie wpisać swoje imię i nazwisko w ten sposób, jak otrzymaliście w liście w dzienniku elektronicznym. Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj omówię zasady logowania do dziennika elektronicznego Vulkan. Otwieramy stronę naszej szkoły. Tutaj po lewej stronie mamy dziennik elektroniczny. I klikamy zaloguj się. I teraz bardzo ważna informacja. Aby móc zalogować się do dziennika, musimy wychowawcy podać adresy mailowe rodzica i ucznia.
ponieważ rodzic będzie miał dostęp do informacji związanych z ocenami, z frekwencją, z tymi wszystkimi sprawami związanymi ze szkołą odnośnie swojego dziecka. Natomiast uczeń będzie miał również podgląd w swoje oceny i informacje, które są przekazywane od nauczycieli dla uczniów. Ponadto uczeń ma dostęp do pakietu Office 365. I teraz po podaniu swojego adresu mailowego musimy aktywować dostęp do naszego konta, ponieważ tutaj w tym dzienniku hasło nie jest nadawane z góry, tylko sami musimy przy pierwszym logowaniu stworzyć swoje własne hasło. W tym celu klikamy przywróć dostęp. Tutaj wpisujemy swój adres mailowy, który podaliśmy wychowawcy. Zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem i robimy wyślij wiadomość. Operacja została przeprowadzona prawidłowo. Teraz logujemy się na swoje konto pocztowe. Najszybciej działa tutaj właśnie, można powiedzieć, kontakt, połączenie pomiędzy Gmailem, ponieważ tutaj mamy przeważnie 100% pewność, że konto nasze będzie aktywowane. Tutaj otrzymaliśmy informację o aktywacji konta, przypomnienie hasła. Klikamy tutaj na ten link i teraz wpisujemy nasze hasło. A więc zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem i robimy ustaw nasze nowe hasło. W tym przypadku okazało się, że hasło jest nieprawidłowe, to znaczy nie to, że się pomyliłem, tylko po prostu program nie zaakceptował tego. W związku z czym wpisujemy jeszcze raz nowe. Zaznaczamy, nie jestem robotem. Ustaw nowe hasło. Operacja została przeprowadzona prawidłowo. Zamykamy okno i otwieramy stronę naszego dziennika. Robimy zaloguj się. Wpisujemy nasz adres mailowy, który podaliśmy. I robimy zaloguj się. Klikamy uczeń. Tutaj jest to konto nauczyciela, które ma dziecko nas w szkole, w związku z czym był podgląd również na dziennik elektroniczny. Natomiast tutaj logujemy się w tej chwili na konto dziecka. Tutaj mamy oceny i bardzo ważna informacja. Tutaj mamy również dostęp do Office 365. Po kliknięciu wczytuje nam się okno dostęp do Office 365. Musimy poczekać, aż wszystkie elementy nam się wczytają. I teraz mamy tutaj login i hasło. I jeżeli nie logowaliśmy się do Office'a do tej pory, możemy wykorzystać to hasło do pierwszego logowania. Natomiast jeżeli już, to znaczy właściwie ten login i hasło jest również do Teamsa. I teraz jeżeli wcześniej już zalogowaliśmy się w Teamsie, to hasło, które mamy tutaj w tym dzienniku, jest nieaktywne. Po prostu logując się do Office'a, jak i również do Teamsa, musimy wykorzystać ten nasz login, który jest tutaj, ale hasło, nie to, które jest tutaj, ponieważ ono już jest nieaktywne, tylko musimy wpisać to hasło, które
wprowadziliśmy przy pierwszym logowaniu, czy to do Office'a, czy do Teams'a. I wtedy będziemy po prostu mogli korzystać z Office'a i z Teams'a, korzystając z tamtego hasła, które utworzyliśmy przy logowaniu pierwszym. Natomiast to hasło po prostu już jest nieaktywne. Tutaj jeszcze mam informację dla osób, które otrzymały login i hasło do Office'a 365 na kartce od nas w szkole. Login i hasło tutaj z dziennika elektronicznego, jak klikniecie dostęp Office 365, ten login i hasło dla Was są nieaktywne. Po prostu musieliśmy Was dopisać ręcznie, natomiast tutaj te dane, one są po prostu nieaktywne. W związku z czym Wy musicie wykorzystać ten login i hasło, które również jest jednorazowe, ponieważ przy pierwszym logowaniu musicie zmienić hasło na swoje. To znaczy tam w oknie, gdy będzie pierwsze logowanie, musicie dwa razy wpisać swoje hasło. Także to jest sposób logowania do dziennika elektronicznego na koncie ucznia lub rodzica, w zależności od tego, jaką pocztę elektroniczną wybierzemy do logowania. Więc tutaj wpisujecie swój adres mailowy. Robimy dalej. Następnie wprowadzamy hasło. Jeżeli logujecie się za pierwszym razem i do tej pory nie logowaliście się w Teamsie, mamy konieczność wpisania swojego nowego hasła. A więc tutaj w bieżącym haśle wpisujemy to hasło, które mieliśmy jako jednorazowe. Natomiast tutaj musimy wpisać nasze nowe hasło. Dla bezpieczeństwa powinno składać się ono przynajmniej z 8 elementów, które utrudnią nam po prostu innym osobom włamanie się na nasze konto. Kopiujemy tutaj nasze hasło, które sobie zapisaliśmy w notatniku i wklejamy raz i drugi raz. Robimy zaloguj się. Teraz otworzyło nam się okno z poradami związanymi właśnie tutaj z kontem Microsoft. Czy właściwie, nie kontem Microsoft, tylko kontem Office 365. I teraz jesteśmy zalogowani na naszym koncie. Po lewej stronie mamy dostęp do programów, aplikacji, które są dostępne w naszym koncie. A więc mamy tutaj edytor Word. Po kliknięciu otwiera nam się edytor. Tutaj robimy zamknij. Jest to program w wersji polskiej. Spokojnie możemy z niego już korzystać. Następnie mamy tutaj Excel, PowerPoint, Outlook. Klikamy na Outlooka. I mamy informację o tym, że jest spotkanie. Ja dostałem informację tutaj jako uczeń, że jest spotkanie. Informacja kiedy i potwierdzamy uczestnictwo w naszym spotkaniu, które nauczyciel zaplanował nam. A więc mamy już informację o tym, że mamy zaplanowane zajęcia online. Następnie mamy dysk OneDrive, na którym możemy umieszczać nasze pliki, które stworzymy, czy to będzie edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, czy prezentacja multimedialna, i później możemy to sobie edytować i udostępniać. A więc klikamy tutaj do aplikacji, klikamy. Jesteśmy już
na swoim koncie. Tutaj będą pojawiały nam się okna z podpowiedziami, jak to wykorzystać, z czego można tutaj w jaki sposób udostępniać pliki, zapisywać. Natomiast tutaj mamy OneDrive, tutaj mamy SharePoint i Teams. Klikamy na Teamsa. I mamy okno. Możemy pobrać sobie plik instalacyjny do systemu Windows. Możemy również wykorzystać aplikację internetową. Natomiast zalecam pobranie pliku instalacyjnego. Tutaj możemy również pobrać sobie aplikację na iOS lub na Androida. Tutaj czekamy, aż program nam pobierze to. Natomiast w tej chwili korzystamy z aplikacji internetowej. Klikamy tutaj. Pojawiło nam się okno powitalne. Zrobimy zrób to. Tutaj mamy również poradnik. Zamykamy. I mamy już otwarte okno Teamsa. Tutaj mamy możliwość sprawdzania naszej aktywności, czat, możemy porozmawiać z osobami, które są aktualnie na łączu. Tutaj mamy zespoły, tutaj mamy już zespół przygotowany przez nauczyciela. Tutaj zadania, kalendarz. I teraz mam informację o tym, że to spotkanie właściwie już trwa. Możemy dołączyć do tego spotkania klikając na przycisk dołącz. Chciałbym teraz dołączyć do spotkania. Klikamy dołącz. I mamy podgląd na osobę prowadzącą to spotkanie. Możemy aktywnie brać udział w spotkaniu. Serdecznie witam. Widzicie, że wszystko działa. I tutaj mamy informację o tym, że spotkanie trwa. Tutaj nauczyciel ma podgląd na Was. Kiwamy ładnie sobie rączkami. Jeżeli chcemy zakończyć spotkanie, klikamy opuść i jesteśmy rozłączeni. Także w ten sposób wygląda możliwość spotkania. Tutaj jesteśmy ponownie połączeni już ze strony ucznia. Tutaj mamy również informację o tym, że mamy wyłączony dźwięk na spotkaniu. Nie możemy po prostu brać aktywnego udziału, nie możemy po prostu włączać się sami bez zgody osoby prowadzącej. I w ten sposób korzystamy z aplikacji Teams. Natomiast jeżeli rozłączymy się już tutaj, więc mam tutaj nasz kalendarz, możemy rozpocząć spotkanie. Tutaj coś dzisiaj szwankuje mi internet. A więc tutaj mamy spotkanie. Jak widzieliśmy, po kliknięciu na dołącz mogliśmy dołączyć się do spotkania, które przygotował nam nauczyciel. Natomiast tutaj na stronie Office 365 mamy dostęp do aplikacji, z której będziemy korzystać również na lekcji. Także to są takie podstawowe informacje pracy
z wykorzystaniem pakietu Office 365, jak również korzystanie z Teamsa. A więc tutaj mamy kalendarz, zadania, zespoły. Tutaj możemy sobie rozmawiać czatem. Tutaj jest aktywność, nasza aktywność. Tutaj mamy rozmowy. Tutaj jest, rozumiem. Tutaj możemy również dodać sobie nowe połączenie, stworzyć nową grupę, jeżeli mamy takie uprawnienia. Tutaj mamy kontakty. Możemy dodać sobie osoby do kontaktu. Mamy historię i pocztę głosową. Jeżeli chcemy się wylogować, klikamy w prawym górnym rogu. Robimy wyloguj się. I zostaliśmy wylogowani. Zamykamy okno. Odświeżamy stronę. I teraz bardzo ważna rzecz. Zamknęliśmy okno Teamsa, natomiast w usłudze Office 365 w dalszym ciągu jesteśmy zalogowani. W związku z czym powinniśmy również się wylogować. A więc tutaj klikamy w prawym górnym rogu. Robimy wyloguj się. Musimy poczekać, aż proces wylogowania zakończy się. Mamy już wylogowanie. Zamykamy okno przeglądarki. I teraz tak, korzystając z przeglądarki Chrome, otwieramy to. Otwieramy okno tutaj. Mamy pobrane pliki. Mamy pliki instalacyjne Teamsa. Robimy pokaż w folderze. I uruchamiam instalację programu. Pojawiło się okno logowania, więc wpisujemy swój login. Robimy zaloguj się. I następnie hasło. Tutaj zaznaczamy zezwalajmy organizację na zarządzanie moim urządzeniem. Robimy OK. Gotowe. I jesteśmy zalogowani na swoim koncie. To tam mamy aktywność, czat. Właściwie jest to samo okno, które było poprzednio. I po wczytaniu naszego kalendarza, jak widzicie, mamy informację o spotkaniu, które zostało wyznaczone na dzisiaj. Tutaj przesuwająca się taka czerwona linia z informacją o tym, że to spotkanie trwa. Mamy spotkanie było zaplanowane od godziny 9:30 do 11:00. Następnie mamy tutaj rozmowy, pliki. Także wszystko jest to samo, co było w aplikacji internetowej przez stronę internetową. Także okno pomiędzy aplikacją Teams a aplikacją ze strony internetowej niczym się właściwie nie różni. Także mam nadzieję, że przydał Wam się ten film instruktażowy z informacją o tym, jak wykorzystać Teams w swojej pracy, właśnie w zajęciach online. Tutaj, jeżeli klikniemy, mamy informację o tym, czy możemy zarządzać. Możemy dodać jakiegoś członka naszego zespołu i tak dalej. Także w ten sposób możemy korzystać tutaj z Teamsa. A więc jesteśmy ponownie na koncie ucznia, ale tutaj już nie ma zaplanowanego spotkania w terminarzu, natomiast możemy otrzymać kod do spotkania od nauczyciela. Ten kod wpisujemy, wklejamy tutaj, klikamy dołącz do zespołu
i zostaniemy automatycznie przełączeni na spotkanie z nauczycielem. Tutaj możemy sobie utworzyć swój zespół, jeżeli chcielibyśmy się spotkać we własnym gronie, wśród uczniów i tak dalej. Także to jest okno naszego Teamsa aplikacji na komputer. Tak samo wygląda, jak wcześniej wspominałem, przez stronę internetową. Także nie ma tutaj żadnej różnicy. Po zakończeniu nagrywania filmu omawiającego logowanie do Office 365 oraz do Teamsa okazało się, że Microsoft wprowadził autoryzację do logowania na konto Office'a lub Teamsa. A więc mam otworzoną naszą stronę. Robimy zaloguj się. Wybieramy nasze konto lub po prostu wpisujemy nasz login i następnie hasło. Klikamy zaloguj się. I teraz jest informacja o tym, że jest zabezpieczenie dla naszego konta. Klikamy dalej. I mamy wymóg przypisania do naszego konta numeru telefonu. I teraz jest pewien problem. Tutaj mamy jeszcze czas w minutach do sesji, do autoryzacji prawdopodobnie. Nie wiem, robię to pierwszy raz w tej chwili. A więc musimy skonfigurować telefon. Klikamy tutaj. Wybieramy kraj. I teraz wprowadzimy nasz numer telefonu. I klikamy wyślij SMS-a do mnie. Otrzymałem. I teraz tutaj w to pole należy wpisać kod, który dostaliśmy. Klikamy weryfikuj. I tutaj mamy informację, że telefon uwierzytelnienia mamy zapisany. Robimy zakończ. Tutaj klikamy nie pokazuj więcej. I robimy nie. Zresztą ja tutaj sobie odznaczę, żebym mógł jeszcze wybrać, bo przy następnym filmie może się okazać, że będę potrzebował tą opcję, żeby to zaprezentować. A więc klikamy nie. To znaczy nie chcemy, żebyśmy byli cały czas zalogowani na koncie Office'a. Lub jesteśmy już zalogowani na naszym koncie. Tutaj mamy dokumenty, które stworzyliśmy. Tutaj mamy dostępne aplikacje. Praca jest taka sama jak poprzednio, bez autoryzacji. I teraz kliknęliśmy na Teamsa. Czekamy, aż nam się otworzy. Teraz tak nawiązuję do tej autoryzacji. Widzę, że może mieć problem z korzystaniem z Teamsa w szkole. Dlatego, że uczeń siedząc przy komputerze nowym, to znaczy nowym, na którym do tej pory siedział, chcąc korzystać z Office 365, będzie musiał mieć przy sobie telefon, który został wprowadzony do autoryzacji do Teamsa dla ucznia. Tutaj spróbujemy użyć aplikacji internetowej. Zobaczymy, czy w tym przypadku również będziemy musieli wykorzystać autoryzację z dostępem. Nie, tutaj już mamy. To znaczy w tej chwili to jest moje konto nauczyciela. Natomiast uczniowskie konto to będzie tutaj po prostu dołączenie
czy grupa, stwórz grupę, następnie tutaj będzie możliwość wpisania kodu z dostępem do lekcji, a tu jest dyrekcja. Tutaj w tej chwili mam przygotowane klasy do nauki online. Także w ten sposób wygląda logowanie z autoryzacją, z tym, że teraz tak, wyloguję się z mojego konta i tutaj również. Chcę sprawdzić, czy ta autoryzacja będzie potrzebna jeszcze raz. Bo w sumie powinno być to w ten sposób, że zamykam, że jeżeli pracuję na tym samym komputerze, przy tym samym koncie, to autoryzacja już nie powinna być konieczna. Zobaczymy. Robimy zaloguj się. Tutaj wprowadzamy hasło. A już nie ma autoryzacji. A więc autoryzacja jest potrzebna tylko za pierwszym razem, gdy pracujemy na nowym komputerze. A więc w naszym przypadku praca z wykorzystaniem Office'a w szkole w tej chwili może być problematyczna, dlatego że uczeń chcąc zalogować się na swoje konto Office'a będzie musiał mieć ze sobą telefon, który został wprowadzony jako telefon do autoryzacji kodu. Także na lekcji będzie problem z korzystaniem z Office'a 365, dlatego że w tej chwili mam autoryzację. Gdyby była na przykład autoryzacja z wykorzystaniem adresu mailowego, to by było ok. Natomiast telefon, no to jest problematyczna sytuacja i problematyczny pomysł. Dlatego że nie wszyscy uczniowie mają telefon. No zobaczymy, jak to będzie w dalszym czasie realizowane. Może wprowadzimy jeszcze autoryzację na adres mailowy. Zobaczymy. Ale tutaj mamy po prostu te wszystkie programy, które były pokazywane wcześniej. Jedyny problem jest taki, że w tej chwili została wprowadzona autoryzacja do naszego konta. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy, jak również do subskrypcji mojego kanału. Bardzo dziękuję za uwagę.